Witam serdecznie z Chocenia. Dziś mamy już sobotę. Nie ukrywam, że to drugi dzień wiosny. Trzeci dzień wiosny. Na dworze śnieg, ale słoneczko świeci. Tu mamy też takie słoneczka, żółte kolory, to Tref Sopot. No i proszę Państwa, mecz, mecz Perku nas. Jest bardzo ważny. Przegrana nie daje tutaj gwarancji, a nawet może uciec z finału. W zespole Trefla kontuzji doznał, chyba drobnych kontuzji Mike Szak, nie widzę go. Co się stało? Holenda, pozdrawiam pana Artura. Michał sobie radzi. Pana nie trzeba pozdrawiać, bo pan jest na miejscu. Jak zwykle nieogolony, co znak, że jak wygrają, to się nie będzie ogolił, dopiero jak przegrają. Tak robią trenerzy. 34-27 dla żółto-czarnych, dla ulubieńców tych chłopaków, jak oni uwielbiają ten zespół. I znowu trójka przeoczyłem, ale dzisiaj sypią trójeczki zawodnicy z Perkunas. Jest trochę dużo światła, będę musiał przejść z drugiej strony. I zrobiło nam się 34-30. Wczoraj nie było tak aż ciężko. Ciesielski. Gdzie jest jego tata? Wczoraj był. Sebio. Samsung. Przepraszam, Samsung. Wczoraj tak się napisałem pomyłkowo. Ciesielski. Znalazł sobie pozycję do rzutu, ale nieskutecznie. Skąd on próbował rzucać z 9 metrów. Tylko Ratajczak by mógł z nim rywalizować w rzutach za 3 punkty. Ten chłopak w zielonej koszulce. Wczoraj. Ile trójeczek? Pokaż na palcach. 4. Proszę. Zostawię to bez komentarza. Już tylko tyle powiem, że zespoły litewskie pytali mnie się o Ratajczaka. Są zainteresowani tymi shooterami. Gdzie chciałbyś grać? W Żargolisie, w Sabonisie, w Tornado. Gdzie chcesz iść? Na razie zapraszam na kamp na Litwy. Każdy może spróbować walki nie tylko z Litwinami, ale i z Hiszpanami. Wprawdzie kamp nie jest tani, ale za to profesjonalny. Trzeba inwestować, panowie, w siebie. A nie przez lato. O, kolejna trójka. Widzieliście to Państwo, co się dzieje. Litwini nas zabijają trójkami. A co my na to? My na to penetrację. Wiktor Sybio faulowany. No i zrobił nam się fajny meczek. I o to chodzi w tym sporcie. Proszę. Ale Majszak już gotowy do gry. No to jest dobra wiadomość. A ja witam pana Radka, który serdecznie zaprasza wszystkich do Chocenia, bo tutaj są, panie Radku, organizowane nie tylko turnieje, ale także obozy koszykarskie, kampy. Jesteście otwarci. Niedrogo, ładnie. Już od 55 zł. To ładna cena.
I są warunki, siłownia jest też. Jest siłownia, jest jezioro. Tylko przyjeżdżać. Wszystko jest. Pomału się hokej może stać taką może nie kolebką, a ośrodkiem koszykarskim. A może chłopcy, jak będą widzieli, że tu koszykarze przyjeżdżają, to zaczną chętnie grać. Niedaleko Włocławka. To na razie tyle, wrócimy do gry.